Samo południe Leszek wracał z działki świerkowej, przeznaczonej do cięcia na papierówkę. Koło domu, w cieniu drzewa, stała zwykła chłopska furmanka. Podpinka na podsiedziałku była zluźniona. Drobny konik, opuściwszy łeb, chrupał smakowicie wrzuconym przed nim na ręczu koniczyny, świeżo widocznie koszonej. Homont z duchą spadł mu nisko na szyję a koń potrząsał nim od czasu do czasu, opędzając się muchą. Bokiem na wózku siedział chłop w rozpiętym półkożuszku, przerzuciwszy nogi na zewnątrz i leniwie kreślił biczem na ziemi figury, czasem podcinając którąś z drzazek leżących wokół. Leszek minął go na pewno obojętnie, gdyby przelotnie nie rzucił okiem na twarz siedzącego. Wydała mu się znajoma. Ale nie potrafił nigdy przypomnieć skąd. Człowiek też spojrzał na leszka, ale nie było w tym spojrzeniu znaku, by go poznał. Dzień dobry, powiedział jedynie, ledwo uchylając czapki. Dzień dobry, co to do mnie może? Nie, ja tylko podwiozłem tu jednego człowieka. On to zdaje się do pana. Leszek wszedł do kancelarii i zastał tam czekającego skromnie na stołku Flora. Na widok wchodzącego gość wstał i uśmiechnął się z zakłopotaniem. Zakłopotanie odbiło się też na twarzy Leszka. O, poczerwieniał z lekka, wyciągając rękę, cieszę się. A ja z interesem do pana leśniczego. Flor wymówił te słowa z życzliwą ostentacją, obracając jednocześnie czapkę w ręku jak typowy petent. Świetnie, świetnie pogadamy. Kancelista z podełba zapatrzył się na interesanta, ale Leszek zasłonił sobą flora, wyprowadzając go z biura. Zasiedli przy pustym stole w pokoju. Tam zapytał znienacka: Skąd to furmankę taką wynająłeś? dlaczego zdziwił się flor furmanka zwyczajna to przy okazji nadarzyła się z sąsiedniej wsi a ta dobrze tu mieszkasz rozejrzał się dom duży słyszałem żenić się masz zamiar może może niczego wata panienka a ty gdzie ją widziałeś? Spytał Leszek i znów poczerwieniał. Widziałem, widziałem. Siedział na samym brzeszku trzcinowego fotela, który przedtem służył stalestriowi. Swoim zwyczajem rozstawił nogi, łokcie oparł na kolanach i splutł palce. Byłem tu, może mówili, już raz przyjeżdżałem, niedawno. Ale nie zastałem cię. Czy też zajęty byłeś? Podniósł głowę i błądził wzrokiem po ścianach. Marszcząc przy tym czoło, jakby dla podkreślenia, że mówi poważnie, nie ma żadnej ironii w tych słowach. Leszek uświadomił sobie, że Flor mógł widzieć Anię tylko w jego towarzystwie, a więc wie o tym, że go nie chciał przyjąć wtedy. A żeby zatuszować pogłębiające się w nim zmieszanie wstał i powiedział prędko Przy okazji wypijemy może po kieliszku Flor kiwnął nieznacznie głową Ale chyba naprawdę po jednym Czemu tak Czasu nie ma człowiek czeka z wozem teraz w lesie bąki strasznie konia opadają Ja tu tylko z małą prośbą, jedną. Chętnie, chętnie. Leszek poweselał trochę na myśl, że wizyta nie przeciągnie się długo i może dlatego właśnie okazał pozory, że mu na jej przedłużeniu zależy. Zdążysz, pogadamy. I już drugi raz powtarzam ten zwrot. Pomyślał i zaciął się. Po chwili zaczął mówić, ale nie to co chciał. Więc twierdzisz, że ładnie u mnie w lesie. A sam mnie kiedyś. <grytanie> Kto wie, może przez ciebie słuchając wtedy i ja zostałem teraz leśnikiem. A cóż ty, nie tęsknisz już więcej, jak kiedyś bywało? Flor wsparł rękę na stole, a podbródek na ręku, odparł półgębkiem. Dziś nie to co kiedyś. Dlaczego nie to? Nie postarzałeś przecie. Nie o postarzenie się rozchodzi. Trudno wypowiedzieć. I życie. E, eee, źle mówię. Życie, nie życie, a codzienność zżarła od środka. Rozumiesz? Ja wiem, to trudno, powiódł wzrokiem, jakby szukając czegoś, co by mu pomogło do wysłowienia. Przedtem była wojna i wojna. Czekasz zmiany, choć sam nie wiesz jakiej. Ale ona ciągle w tobie jest, ta nadzieja, chcesz czy nie chcesz. Żyjesz może źle, czasem bardzo źle. Ale dlatego myślisz, tak wiecznie nie będzie. Fala ciebie weźmie raptem i wyniesie. Oczy wypatrujesz. O Wtedy i ciągnie gdzieś daleko, gdziekolwiek. Może i masz rację, wtrącił Leszek, słuchając go nieuważnie. Ech, jak wtedy? Idziesz, a tu las szumi tobie nad wojenną czapką, a pod czapką różne myśli szumią. A dziś co? Z góry wiesz, co będzie za zakrętem. Nie warto nawet iść. Lepiej w domu siedzieć. Stop, maszyna. Życie wlewa się tobie w koryto i płynie jak w rynsztuku. Ot chociażby jak po naszej, po tamtej szpitalnej ulicy. Pozostaje tylko chwycić się jak za jakiś brukowy kamień, żeby ciebie nie zniosło. Według miejskiego planu do jakiegoś śmierdzącego kanału. Urządzasz się, pracujesz. Zapracowujesz. Nie ma czasu w tęsknotę się bawić. Trzeba patrzeć, z czego chlepiesz. Tam, tak. przytaknął Leszek. Tobie dobrze. Kto zdążył nauki chwycić, tego siego, a kto nie zdążył, temu co zostało? Szarość, jak sierść na zającu. Nawet wtedy, gdy słońce świeci. To jemu deszcz pada. Najwięcej to nie bieda, a nudność zżera człowieka. Ot co? E! Eee, machnął z niecierpliwością ręką. Nie to ja mówię co trzeba. O deszczu wspomniałem, a jego właśnie nie było i susza mnie zgubiła. Rzecz taka, jak już mówiłem, ogrodnikiem się zrobiłem. Dobrze nawet poszło. Tego więc lata, wszystko co miałem, wsadziłem w dzierżawę działki. Aż tu susza dała z piekła rodem. Wpuszczy tego nie odczuwać, ja wiem. A u mnie wszystko padło, wyschło. Ja siu, tu rzucałem się z wodą, za polewaniem jakimś, aż tu węża gumowego skradli. I w czas że skradli. Bo w tej właśnie nocy pożar wybuchł. Niewielki, ale nam nie starczyło. Oranżeria spaliła się, szyby popękały i szopa, i zabudowania, jakie tam były, razem z psią budą, i w końcu domek. No, jednym słowem. Uuu, i nie było zaasekurowane? Nie, nie było. W miejskiej kasie trochę, ale to kropla w rzece. To straszne. Bywają rzeczy straszniejsze, więc ja od do ciebie po prośbie przyszedłem. Ależ ja nie mam przecież dużo pieniędzy, pensja. Pensję na razie zostawmy. Ja chcę czego innego prosić. Leszek spojrzał nań pytająco. Drzewa, budulca i także opałowego, jesień idzie. Trzeba zaraz odbudować. Trzeba opalać na zimę oranżerię, inaczej z torbami. Słowa te wypowiedział tonem tak kategorycznym, że w Leszku wywołał instynktowny sprzeciw, zanim jeszcze spróbował rozważyć sprawę. – Ależ ja nie mam własnego. Ja urzędnikiem tylko jestem. – Wiem, że urzędnikiem. To właśnie dlatego. – Ileż tego trzeba? Flor w odpowiedzi wyjął z kieszeni kawałek papieru i zaczął wyliczać. Leszek odbił się od stołu rękami i zakiwał na krześle. Przecież to masa pieniędzy. Na kredyt się budulca nie dostanie. Trzeba się zwrócić do tartaków państwowych. To w ich zarządzie gotowy budulec. Żebym miał za co kupić, to bym tu nie przychodził. Ależ ja też nie mam za co kupić. Ja nie proszę o kupowanie, a o drzewo. Wiosną będę mógł część zwrócić. Część? Leszek nie rozumiał tej formy kategorycznego żądania. Część. A drugą część? Zaczęła narastać w nim irytacja. Słuchaj, ty mnie mówisz o torbach. A samego mnie chcesz z torbami puścić? Wcale ja tego nie chcę. Więc co mam zrobić? Zdefraudować? Drżącą ręką nalał do kieliszków. Ale Flor nawet nie spojrzał w ich stronę. Tylko pomóc, powiedział. Ładna pomoc, za którą wsadzą do kryminału? Za różne rzeczy wsadzają do kryminału. Leszek zaczął się znów kiwać na krześle. Nastało milczenie. Przerwał je flor. Ja też chcę żyć i też żonę utrzymać. Leszek się zastanowił. Posłuchaj, flor, zaczął głosem już opanowanym. Ty wiesz, że ja bym dla ciebie przez przyjaźń bardzo chętnie dużo zrobił. To zrób, ale nie coś co wykracza poza moje możliwości. To wcale nie wykracza. Zawsze można jakoś wykombinować, po cichu wykręcić, zablatować, odpowiednio zapisać, przepisać. Jakbym ja tego nie wiedział, że na Twoim stanowisku łatwo da się taką rzecz przeprowadzić. Łatwo masz rację. Ale wiesz, skoro już tak mówisz, czym to pachnie? Całą karierę na jedno ryzyko. Na jedną kartę? Tak. Ciebie dotknęło niepowodzenie, a chcesz mnie wtrącić w nieszczęście. Mnie. się zdaje, że to trochę. głos mu zadrżał. Trochę za dużo ode mnie wymagasz. Nie, to nie jest za dużo. odparł Flor zimno. Laszek wstał. Odkręcił krzesło nogą, wsadził ręce w kieszenie spodni i przeszedł się po pokoju. Flor siedział przed nim sztywno i patrzył bez wyrazu w koniec stołu. Nie wiem, doprawdy nie wiem, zaczął znów Flaszek. dlaczego uważasz, że to nie jest za dużo. Ostatecznie nie jestem ci znowuż tak bardzo wiele dłużem. Głos mu się załamał. Raczej przeciwnie. Wręcz przeciwnie, toś ty mnie, zdaje się, sześć lat temu nabrał po prostu, wyprowadził w pole, to jest do lasu, chciałem powiedzieć. Porzucił chorego jeszcze, nie dotrzymał słowa, nie zjawił się i. i. i co dalej? Spytał głuchoflor, patrząc wciąż w jeden punkt na stole. I sprawił wszy wszystkie nieszczęścia. Nieszczęścia, jakie? Zwrócił ku niemu twarz i małe oczy patrzyły z wyrazem lodowatym. Słyszałem, że dostałeś order. Teraz dobra posada, ładna żona, żeby tylko takie nieszczęścia spadały. <laughs> Kariera, mówiłeś, zagrożona będzie. Kariera, to jeszcze nie wszystko w życiu. Jak dla kogo? Odparł na trafił Leszek. A choćby i dla ciebie. Pytałeś na początku, skąd ja furmankę wynająłem? Co? <laughs> Znajoma może? To we wsiłosie. Zrobił pauzę. Leszek poczuł, że krew mu ucieka z twarzy. Zatrzymał się nieruchomo pośrodku pokoju. A wiesz ty, kto to jest ten furman, co tam siedzi na wozie? Osa z brzękiem wleciała do pokoju i siadła na kieliszku słodkiej wiśniówki. To mój teść! dokończył. Zapadła cisza, i tylko słychać było, jak osa brzęczy, nie mogąc się usadowić wygodnie na brzeszku cienkiego szkła. Leszek rozchylił usta, nie pojmując w pierwszej chwili znaczenia tych słów, a tylko instynktem zgadując, że są groźne. Ojciec Luby, pamiętasz? Opowiadałem. To ja z nią się ożeniłem w końcu. Ot, jak wyszło. A ręka, ręka u niej od postrzału kaleka została. Ot, jak... Leszek stał blady. A w odblasku od liści padającym z okna wydawało się, że twarz jego stała się zielonkawa. Flor spojrzał na niego z padełba i mruknął pogardliwie. No właśnie, otóż to. Potem odwrócił spojrzenie i znów utkwił je w jeden punkt. Wtedy dopiero laszek zrobił kilka kroków. Podszedł do okna, wyciągnął palec do szyby, ale nie bębnił nim swoim zwyczajem, a tylko trzymał przy szkle. Pierwsze co mu przyszło do głowy, to przełknąć w myślach stry. Ach, gdyby nie on z tą posadą, z tą przeklętą posadą, dlaczego? Dlaczego się zgodził? Łomotało mu w głowie. A ty mi mówisz jeszcze, że za dużo żądam usłyszał za swoimi plecami głos Flora. Ale skąd zaczął Leszek i urwał Skąd ty wiesz? Czy co to w ogóle ma za związek? Nie rozumiem, o czym mówisz. Zupełnie, co ja mam wspólnego? Te i tym podobne słowa cisnęły mu się w instynkcie samoobronnym. Ale jednocześnie rozumiał, że byłyby czczą komedię. Przecież tamten wiedział. Wiedział na pewno, że to on. Bo któż innym mógł być? Przecież poprzez zamknięte drzwi powoływał się wtedy na Flora. Dowodów nie ma, ale znajdą się miażdżące poszlaki, ci starzy w pieskach, jeżeli jeszcze żyją, Józiuk i jego rodzice w Muchanowie. A gdyby nawet się bronił, przy okazji musiałyby wyjść na jaw wszystkie okoliczności, w jakich został ranny. Sześć lat kłamstwa jak szablą udział. Więc to wracając z puszczy, podwiózł go znaczy ojciec luby. Ona wyżyła. Tak. Tak, teraz pamięta, że wtedy sam powiedział: Może Bóg da. Powiedział tak, i Bóg dał. Na nic, na nic wykręty, a za tydzień przyjeżdża Ania. Nagle stało się z nim coś dziwnego. Wrócił do stołu, siadł na krześle, nawet nogę zarzucił na nogę i nerwowo sięgnął po papierosa. Luba mówisz? Zapytał. Ta, o której opowiadałeś, że cycki ma jak nasza Hela. <laughs> I zaczął się śmiać. Flor spojrzał na niego ponuro, strasznie. Ta sama, tak, trochę większa niż u Twojej, wycedził. <laughs> Śmiał się Laszek nerwowo, nie słysząc jego słów. Śmiał się histerycznie, beznadziejnie i raptem urwał. Więc to ma być szantaż. Ledwo zapalonego papierosa rzucił w kąt i sięgnął po drugiego. Ja tam na takich słowach nie rozumiem się. Ja. Twarz Flora poszarzała, a później raptownie nalała się krwią trzasnął pięścią w stół. Ja żyć chcę, rozumiesz? Ja też żyć chcę. Dość. Dość tego. Ja po ulicach nie będę więcej chodził i wypraszał palta u pana Boga. Ja. Chwycił za pudełko z tytoniem i chciał sobie skręcić cygaretkę, ale palce mu drżały. Leszek machinalnie przesunął mu swoje papierosy. Flor? Nie patrząc, wziął jednego i zagryzł zębami. Kariera. Wycedził. Zapadło milczenie po tym wybuchu. Leszek też się opanował. Potarł nawet zapałkę i podał tamtemu ognia. Dla takiej sprawy nie ma przedawnienia po sześciu latach, a dowody znajdą się. Siedzieli jakiś czas w milczeniu, nie patrząc na siebie. Osa odleciała teraz do okna i tłukła się o szybę. Flor powiódł za nią wzrokiem, potem wstał, jakby chciał otworzyć okno i wypuścić, ale niespodziewanie podszedł do Leszka i położył mu rękę na ramieniu. Ja tobie coś powiem, Leszek. Ty życia jeszcze nie rozumiesz. Ty wtedy poszedłeś z mojej namowy to prawda. Ale nie z tego, żeby ciebie coś wewnątrz parło. Tak sobie. Dmuchnął ktoś z boku i koniec. A życie to, wiesz co. Ee. Wyciągnął grube palce i zmiał je w pięść. Mówił zupełnie spokojnie, prawie łagodnie. Ty do mnie masz pretensję, że wtedy nie przyszedłem, że słowa nie dotrzymałem. A dla jakiej przyczyny nie przyszedłem? Nie pomyślałeś nawet może? Życie to tobie nie słowo honoru dotrzymać. Życie nie zna honoru, wiesz? A ty z wielkim teraz honorem nosisz order i jeszcze pensję za niego bierzesz, a? Życie, bratku. Choćby i ciebie szablą po głowie stuknęli. Nachylił się prawie po przyjacielsku. Ale pewnie myślisz teraz, ech, i podlec-że ten flor, podlec, tak? Tak myślisz, powiedz. Myślę. No i myśl sobie. Wyprostował się i dwiema rękami podciągnął rzemień od spodni na brzuchu. A drzewa musisz dać. Leszek odczekał, aż umilkł turkot odjeżdżającej furmanki. Wstał. Zobaczył kartkę wypisaną przez Flora. Zmiął ją w pierwszej chwili, a później wyprostował i wsadził do bocznej kieszeni. Na stole stały niedopite kieliszki. Wziął swój i wypił jednym haustem. Kieliszek Flora wylał przez otwarte drzwi werandy. Następnie zbiegł po schodkach, obciągnął kurtkę munduru, wyprostował łopatki i poszedł naokoło domu niby w jakiejś sprawie istocie, zaś nie wiedząc, dokąd się skierować, ale z wyraźnym poczuciem, że świeże powietrze robi mu dobrze. Z nieokreślonej strony wyłoniła się postać gajowego. Zatrzymał się w półwojskowej postawie, zastawiając buty. — Ja przepraszam, pana Leśniczego. — A co? — To może naturalnie. Nie moja rzecz, ale ja... ja przepraszam. — tylko, że jak raz Ławrynowicz, gajowy z piesków, był, przyjechał i widział, to mówi, powiedz, objaśnij znaczy, bo może pan leśniczy nawet i nie wie z kim. Obejrzał się i zniżył głos do szeptu. To proszę pana leśniczego, pierwszy jakoby bandyta. Kto? No ten człowiek, co wyszedł od pana. Flor? I urwał. Ja tam nie wiem, proszę pana, jak jego zowią, ale Ławrynowicz to jakoby go zna. Podczas wojny to jakoby tu w puszczy dużo ludzi nagubił. Nic o tym nie słyszałem. W partyzantce był, to wiem. No tak i będzie, że w partyzantce, w bandzie znaczy. Kogoż on takiego zabił? Wiadomo, jak to w lesie. Bliżej nie słychać było kogo, ale mówią, że wielu. Podobno nawet w swoją kochankę przez drzwi strzelił, jak nie chciała wpuścić do chaty. Choć i ożenił się z nią, jakoby później. Proszę wystrzegać się. Niech Bóg uchowa taki zbój. Leszek końcem swego wyczyszczonego do buta porył w zamyśleniu w miejscu pod nogą, gdzie ziemia spulchniona była przez mrówki i odparł przeciągle. — Ja wiem... Ale ja z nim służyłem razem i w szpitalu leżałem podczas wojny. Aha, czasów wojny, przetaknął ze zrozumieniem Gajowy. Ja osobiście to nic nie wiem. Ławrenowicz, tylko Jakoby, dodał na usprawiedliwienie. Słusznie, ale to głupstwo. Jest taka rzecz. Zaraz, zaraz. Co ja chciałem? A. Jutro z rana jadę do miasta. Słucham. Odparł służbiście gajowy. I jeszcze o coś chciałem zapytać. Ktoś mnie mówił, zdaje się, że tam w pieskach. Wiecie, tak jest. Dwóch starców takich mieszkało kiedyś, Jakub i Mateusz, zdaje się, że ją oni jeszcze czy też pomarli. Jakoby tak. Co znaczy jakoby? To jest, pomarli już na pewno, bardzo starzy byli. Aha. No, a nie znacie ze wsi Muchowo? Zaraz, przypomnę sobie tylko nazwisko. Nie, 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 Muchowo nie znam nikogo. Słyszałem, owszem, jest taka wieś, ale to daleka i poza puszczą już. No dobrze, nic, nic więcej. Leszek załatwił tego dnia jeszcze kilka spraw bieżących, a wieczorem u siebie w pokoju wyjął z kieszeni kartkę pozostawioną przez Flora. Wziął ołówek. I zaczął dokładnie obliczać. Cyfry, które zsumował, wykazały, że szantaż ze strony Flora nie opiewał na sumę zbyt wygórowaną. Wynikało z nich jasno, że nie chodzi tu o wymuszenie w celach zysku, ale o najwidoczniej po gospodarsku obliczone potrzeby. Nie, w przeliczeniu na gotówkę nie były to kwoty zawrotne. W każdym jednak razie przekraczały w dwójnasób miesięczną pensję urzędniczą, jaką otrzymywał Leszek. Duży zatem uszczerbek materialny, ale jeszcze nie katastrofa. Jeśli chodzi o drzewo opałowe, mógłby przy odstąpieniu znacznej części swego własnego deputatu i przy istotnie minimalnym ryzyku drobnego nadużycia wykroić potrzebną ilość bez żadnej dla siebie straty. Inaczej przedstawiała się sprawa z materiałem budowlanym. Tego nie dałoby się zrobić łatwo, zakładając, że mógłby otrzymać je nawet po zniżonej cenie, w każdym razie musiałby zapłacić. Wprawdzie mógł zaciągnąć pożyczkę w wysokości zaliczki na dwumiesięczną pensję, spłacaną następnie ratami. Mógł też prosić o pożyczkę w kasie komunalnej. Mógł również wziąć materiał na swój rachunek i spłacać go ratami. Położył ołówek i przeszedł się kilkakrotnie po pokoju. Nabrał otuchy i jednocześnie odczuł pewnego rodzaju zawstydzenie, że dopuścił niepotrzebnie do dramatycznej sceny z Florem. Eee, nic strasznego się nie stało, myślał. Przede wszystkim złoży zaraz podanie o przeniesienie. Główna rzecz wydostać się stąd a to to głupstwo krążył coraz żwawiej od okna do drzwi i z powrotem. W pewnej chwili przyszło mu jednak na myśl, że zaciąganie pożyczki lub kupowanie materiału budowlanego na kredyt z jednoczesnym zgłoszeniem o przeniesieniu nie bardzo do siebie pasują. Jedna z tych czynności wyklucza poniekąd drugą. A teraz, Ania. Urządzenie się nawet prowizoryczne i na krótko też wymaga wydatków. Sam ślub, tysiąc i jeden drobiazgów, to wszystko kosztuje. Właściwie na dobry ład, powinien tylko dla pokrycia tych potrzeb postarać się o zaciągnięcie pożyczki. Cała sprawa zaczęła mu wyglądać znowu gorzej niż przed chwilą. Kolacji nie jadł. Czuł się zmęczony tym próżnym chodzeniem po pokoju w tej i wewte. Ona przyjedzie szczęśliwa, rozradowana. A on miałby ją spotkać kłopotami i biedą? Czy zaraz zacząć od ponurych wyznań przeszłości, aby wytłumaczyć przyczyny, które tę biedę spowodowały? Hmm. Z miną grabarza, spotkać już na peronie dworca? Psia krew, zaklął głośno. Zaczął się więc z kolei zastanawiać, czy nie mógłby jeszcze raz pożyczyć od stryja. E, nie, to niemożliwe. Winien mu już tyle, gdyby jeszcze wymyślić jakiś nadzwyczajny, a prawdopodobny pretekst. Ale tak samo jak przed kilku miesiącami takiego pretekstu wymyślić nie mógł. Głęboko zniechęcony do własnej bezradności, wobec w gruncie rzeczy drobnej komplikacji materialnej. Położył się na łóżku, nie rozbierając. Gdy zamknął oczy, przyszła mu znów na myśl Ania. Jej pobyt, noce spędzona razem w tym pokoju, jej odjazd, pożegnanie. Jej ostatnie słowa, zabawne przezwisko korniczek, jakie mu dała, całując po raz ostatni. Nagle zerwał się i siadł, olśniony nowym pomysłem. Samica brązowych lub czarnych żuczków, objętych naukową nazwą Ipidae, przebija korę drzewną, drąży korytarze i po obu stronach składa jajeczka. Z jajeczek tych powstają beznogie larwy, i ze swej strony zaczynają drążyć drzewo. Jest dużo gatunków tych owadów, i każdy ma swój sobie tylko właściwy sposób drążenia, co prowadzi do powstania rozmaitych deseni w drzewie. Gdy wczesną wiosną śniegi zalegają jeszcze lasy, już zaczynają swój trudny żywot chlesinus piniperda, które niszczą zarówno najpotężniejsze pnie, jak młode pędy, wskutek czego wierzchołki znanych z wyprostowanej dumy świerków przybrać mogą wygląd karykaturalny. Najbardziej głośny z rodziny Korników przezwany został drukarzem. Dla misternych znaków, jakie pozostawia na korze. Inny, Trypondenron lineatum, do tego stopnia wgryza się w miąższ drzewny, że czyni go niezdatnym do celów przemysłowych. Chlobius abietis potrafi zniszczyć tysiące hektarów młodych sosen i świerków, ogryzając ich korę. Larwa. Pisodes, no tatus, napada tylko sosny, a otjorhirkus niger obiada korzenie świerków. Tak to one sobie żyją te korniki w drzewach, jak ludzie w swoich skupiskach. I każdy drąży dla siebie, każdy dba tylko o siebie. O tym wszystkim Leszek wiedział z nauk pobranych w Instytucie Leśnym. Walka z tym szkodnikiem jest żmudna. Zastosowanie masowych środków nowoczesnych nie zawsze się opłaca. Kornik opada głównie drzewa słabowite lub osłabione późniejszymi okolicznościami wzrostu. Takie właśnie okoliczności stworzyła wojna, dewastacja, pożary, ogólne zaniedbanie gospodarki leśnej. Gdy rozpowszechniła się plaga kornika, zastosowano obronę prymitywną. Ale jedyną, na jaką w powojennym rozgardiaszu i z braku środków było stać, masowe wycinanie zarażonych drzew i usuwanie ich z lasu. Kupcy leśni okazali duże zrozumienie dla tej procedury, gdyż drzewa oddawano im prawie za darmo. Często tylko w zamian za środki transportu. Od decyzji poszczególnych leśniczych zależało wytypowanie zarażonych partii lasu oraz wyznaczenie ilości drzew przeznaczonych do wycięcia, aby nie zagrażały całości drzewostanu. Zdarzały się naturalnie omyłki i bywały wypadki, że łącznie z chorym drzewem wycinano też pewien procent zdrowych, pełnowartościowych sztuk i sprzedawano po niższej cenie. Ponieważ w grę wchodziły duże ilości, Zarobki kupca leśnego w wypadkach, gdy leśniczy przymykał oko na tego rodzaju omyłki, wynosiły nieraz pokaźne sumy. O tych sprawach Leszek wiedział dobrze, choć tylko ze słyszenia. Nie był jeszcze otrzaskany z praktyką, ale zdawał sobie dokładnie sprawę z wysokości sum, jakie mogły wchodzić w rachubę.